Bądźcie pozdrowieni, moi widzowie. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony jest Konsper Pierwszy, a to kolejny odcinek Zagrajmy w Motyn Byt Warband na modzie Warsword Conquest, kampania Vampira. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć ten wstęp, ponieważ już siedzę w tym gułagu drugi tydzień. Wszyscy tutaj nawalają po rosyjsku dookoła mnie, więc normalną rzeczą jest to, że ten rosyjski też mi tam gdzieś się wkrada. I chciałem was przywitać po prostu po rosyjsku. Już przestraszyliście się, że znowu Sergiej coś kombinuje, prawda? Bardzo dobrze, moi widzowie. Nie, Sergiej coś tam będzie na pewno chciał nagrać i nagra chyba nawet dzisiaj, z tego co wiem. Z tego co moi szpiedzy królewscy mi tam donoszą, co on odwala tam w moim królestwie, w moim mieszkaniu. Także, nie wiem, zobaczymy, jakie pomysły będzie miał. Widziałem, że materiał Sergeja spotkał się nawet z dużą oglądalnością, jak na rosyjskie komunistyczne gówno. Więc z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony widzowie, o co chodzi, o chuj chodzi, czy jednak wolicie komunistę na tronie? Znaczy, komunistę na tronie, komunistę jako lidera naszego królestwa? Myślałem, że jesteście za monarchią konstytucyjną, za normalnym, cywilizowanym kierunkiem władzy, tak? Za normalną władzą, a nie jakimś komunistyczną bojówką. Nieważne, w każdym razie zacznijmy sobie naszego let's play. Słuchajcie, dużo się działo, ale na początku chciałbym pokazać wam sytuację na mapie kampanii, ponieważ zawsze to robiłem w pierwszym i drugim sezonie, a teraz o tym zapomniałem i okazało się to być dużym błędem, bo patrzcie, co się dzieje. Dobrze, zacznijmy od naszego tutaj królestwa Sylwanii. Jak widzicie, Sylwania coś tutaj kombinuje. Przejęli Grenstadt, czyli atakują trochę tutaj na tereny krasnoludów. Chociaż wojny z krasnoludami nie mają, ale Grenstadt chyba było na terenie Imperium. Niestety Sylwania ma ten problem, że nie jest w stanie się skupić na jednym froncie. Nie rozumiem. Mam ustawioną, trochę może rozumiem, mam ustawioną na średnią, jeśli chodzi o inteligencję kampanii. Może zmienię to teraz i ustawię ją na dobrą. Ops. Oj, przepraszam, słuchajcie, coś mi się, czasami ta myszka buguje i wtedy, jakby wiecie, jeden klik oznacza dwa kliknięcia. O, dobrze, jest. Niech będzie tutaj na dobrą. Mam nadzieję, że to się zmieni, że to ustawienie zmieni zachowanie Sylwanii, ponieważ patrzcie, oni nie mogą się skupić. Zaatakowali jakby na Fort Obersteier i normalnym by było, żeby zabezpieczyć sobie ten półwysep, który jest otoczony strategicznymi rzekami i jednym mostem, obstawić te mosty i rzeki lordami, byłoby wszystko w porządku, albo patronami. A oni nie, przejęli sobie tutaj Fort Obersteier i w ogóle się cofnęli, zostawiając bardzo mały garnizon w tym forcie i poszli sobie tutaj na te tereny w kierunku Kislewu. Owszem, przejęli Fort Bergenhold i teraz trochę go trzymają, ale Biersalhof został przejęty przez nich chyba 3 razy i 3 razy odebrany przez Sylwanę właśnie, przez Kislew i teraz akurat przez Imperium. Głównie przez to, że bardzo mały garnizon był tam zostawiany. Nikt chyba nie dbał o ten garnizon. Nie wiem, czy lordowie, którym daje te włości lord w Karsztajn, są po prostu chujowi i nie mają kasy na jednostki. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie Sylwana musi się ogarnąć, albo pójść w stronę Kislewu i wspomóc tak naprawdę chaos. Tutaj zaraz wam opowiem, o co chodzi w tym Regardzie. Wspomóc chaos będzie nacierał z północy, a Kislew z południa, niszcząc w tym momencie potęgę Kislewu i zabezpieczając sobie tutaj północną flankę. I w tym momencie Sylwana miała tutaj te wszystkie włości, to by mogła puszczać ataki na Wolfenberg i atakować z północy, a tutaj tylko utrzymywać garnizony do obrony i zalać całą Imperium z północy, i to by działało. Ale w tym przypadku, jak oni tutaj nie atakują raz tutaj, raz na zachód, teraz w ogóle na południe zaatakowali, bez sensu. To jest dzielenie sił, których i tak nie ma zbyt dużo, co sugerowałoby mały garnizon w Fort Obersteier, a na przykład w forcie w Averheim też jest bardzo mały garnizon, chyba tylko 120 ludzi tylko w tym Averheimie. Więc to już nie jest taki problem. Największy problem jest z tymi miastami, tak? W Nuln jest chyba z 300, w Altdorf jest 400, w Talabheim jest chyba 500 nawet. To będą problematyczne miasta do przejęcia, tak? A szczególnie, że Imperium jest potężne, ponieważ Imperium ile ma? Imperium ma chyba 5 miast. Ma tak, Behafen, Aldorf, Null, Talabheim i Marienburg, tak? Imperium ma 5 miast. I jeszcze Middenheim ma 6 miast. Imperium ma zasrane 6 miast, więc oni mają takie duże zyski, tak tyle jednostek mogą wystawić na wojnę, szczególnie, że widząc ich tam te jednostki, na przykład takiego imperatora Karla Franza, który sobie chodzi z zasraną armią, która ma 500 chłopa.
Dobra, ale przejdźmy dalej. Mam nadzieję, że sytuacja się ogarnie. Krasnoludy są akurat tutaj w zastoju. Nie wiem, z kim aktualnie prowadzą armię, ale patrzcie, no przejęli wszystkie tereny tutaj orków. I na razie, no nie wiem, chyba nawalają się z tymi orkami. Orkowie się trzymają, mam nadzieję, że nie padną tak szybko. Nie chciałbym, żeby tutaj krasnoludy miały władzę nad wszystkimi włościami górskimi. A mam nadzieję, że to się zmieni. Gobliny, goblasy ciągle się nawalają, tak, słuchajcie, z Tomb Kingami. Ciągle jak byłem kupić tutaj sklepy i inwestycje, to właśnie widziałem, że no wówczas fort jest pod obrażeniem. W Khemri widziałem pełno więźniów od goblasów, czyli tu gobliny się nawalają z królami krypt. Królowie krypt nawalają się z goblasami, ale nawalają się też, słuchajcie, z Arabami, tak, z sultanatem arabskim, sultanatem Arabii. Przejmując im tutaj właśnie to, przejęli, słuchajcie, Bel Altad Fortress i przejęli sobie Tanis, ale jak Tanis w momencie, kiedy został odbity przez Arabów, to zgadnijcie, kto się wbił. Ci piraci, co nigdy nikogo nie atakowali, co zawsze byli neutralni, nagle mają wojnę z Arabami, Arabusami, więc oni się nawalają tutaj. Więc tak to wygląda tutaj. Mam nadzieję, że troszkę ich tutaj pocisną, bo chciałbym się zemścić za pierwszy sezon, pamiętam, jak chciałem ich ścisnąć i nie było w ogóle opcji, żeby rozwalić tych Arabów. Znaczy, to na pewno jakaś była, ale no, jak to w przypadku szczurków, wtedy do szczurków zaraz przejdę, to no, nie udało się. Jaszczuroludzie, słuchajcie, o dziwo, moje wielkie, wielkie dziwo, w końcu nie są neutralni. W końcu nie są neutralni i atakują na te kolonie Niponu. Przyjęli, pamiętam, Yokoyae, ale Yokoyae została odbita przez Nipon i mam nadzieję, że tutaj jakoś będzie jakoś w najbliższym czasie jakiś tutaj, wiecie, odwet. Jaszczuroludzie się zemszczą i pójdą dalej na Fukushami i te wszystkie tutaj miasta przyległe. Mam taką nadzieję. Oni chyba nie mają teraz pokoju, albo mają tylko chwilowe zawieszenie broni. Ale no, w końcu ta frakcja, która była taka epicka i zajebista, w końcu coś robi. Słuchajcie, no wypadałoby, że jak jest 18 frakcji, to w tej wersji tylko miałoby się coś dziać, prawda? A nie jak ostatnio, że było też sporo frakcji, a nikt kurwa nic nie robił. Wiadomo, wysokie elfy nawalają się tutaj, jak widzicie, z mrocznymi elfami, ale tutaj no nie ma jakichś większych przełomów. Mają tu w sumie taką strefę tutaj zdemilitaryzowaną, wiecie, taka północna Korea i południowa. Nic się nie dzieje. Zwierzoludzie atakują sobie na Brytanię i tutaj sobie przyjmują te królestwa, te zamki, ale też w sumie nic się dzieje. Ale patrzcie, najważniejsza informacja z tego, co teraz mówię, patrzcie, co tutaj zrobiły leśne elfy, czego nie udało się naszemu wysokiemu elfowi, udało się leśnym elfom, przejęli Putrid Steam, Fall Peak, przejęli praktycznie 3/4 królestwa tych zasranych szczurów, których nienawidzę od pierwszego sezonu i patrzcie, zostało im tak naprawdę Thwarted Claw, który jest Under Siege i jestem pewien, że teraz padnie. I no normalnie leśne elfy rozpierdalają szczury, słuchajcie, w końcu zdają się naprawdę potęgą, leśne elfy będą potęgą kolejną tutaj w tym modzie. Będą drugim imperium. Wystarczy, że teraz przejdą przez ziemię piratów, przejmą te Skaven Blight, Stormhall, które jest też pod obleżeniem, więc ono też padnie. Zostanie jedno miasto, zostanie jeden zamek. To jest zamek? Nie, to jest wioska. Jedno miasto, jeden zamek i szczury upadną. Słuchajcie, kochani, to, czego mi się nie udało, jebać was, kurwy, moi kuple z lasu was dowalili. Yeah, zajebiście. A co tam było słychać naszego wampira? Słuchajcie, mamy pełno siana. Mamy 46 tysięcy golda, z czego nasz dochód miesięczny wynosi chyba 16 tysięcy złota. Mamy coraz lepszy gear, ale z racji tego, że nie chcesz już brukać zbroją kislewitów, jak jakiś pies wampirzy, to chciałem, bo chciałem to już zrobić poza nagraniem. Ale mówię, pokażę wam, jak się bogacy wampiry bawią, dlatego idziemy do Waldenhof i słuchajcie, kupujemy zajebisty set dla naszego tutaj. Nie chcesz aż 150 golda dla naszego wampira. A więc tak, zobaczcie, to jest różnica tak naprawdę tylko dwóch punktów do obrony ciała, a jest różnica tak naprawdę 130 tysięcy więcej złota do zapłacenia, więc to jest słaby deal dla nas, a mamy tutaj aż 10 więcej pancerza do nogi, więc słuchajcie, robimy tak. Ja sobie tylko odblokuję telefon, bo nie mam pojęcia, dlaczego on się blokuje w trakcie nagrywania na dyktafonie. Nie powinno tak się dziać w telefonie, ale widzę, że nagrywanie jest jak najbardziej w porządku. Dobrze. Oczywiście kupujemy wampirzy pancerz z piekła. O wiele lepiej wygląda i jest lepszy.
ma aż 10 więcej do Leg Armora i 6 więcej do tego, to sprzedamy oczywiście. Będziemy trochę nie tyle co bankrutem, bo mamy pełno siana, więc tym się nie martwię. Tylko żeby nam zostało jeszcze trochę na jedzenie, bo potrzebuję żarcie kupić. Później tak, bierzemy sobie nasze Thick Vampire Graves, czyli grube wampirze buty, które to już daje 35 tysięcy do zapłacenia, ale zostaje nam jeszcze 11 tysięcy i gantlety, które dają nam aż 5 więcej. Czyli mamy aż, słuchajcie, teraz pełny set wampirzy. Nie ma ani jednego tutaj, znaczy pełny set, jeśli chodzi o pancerz, tak? No konia nie mamy, mamy tam niestety tego imperialnego, ale na razie go nie zmienię, ponieważ te konie wampirze są no, najzwyczajniej w świecie słabsze. Mogę jeszcze kupić ten Blood Knight helmet, ale nie chcę już chyba wydawać siana, to jest tylko jeden plus armor. Później na pewno go sobie tutaj kupimy, wrócimy po niego. No i patrzcie, historyczna chwila. Kupujemy, wydajemy aż 40 tysięcy zastranego złota na, kurde, na pancerz. Aż normalnie boli mnie, ale musimy to zrobić. O fuck, tyle wojska mógłbym za to kupić. Ale dobra, słuchajcie, odbijemy się bardzo szybko. Pójdziemy sobie jeszcze kupić trochę żarcia. I mam nadzieję, że no, docenicie moje poświęcenie. Ponieważ no, to jest naprawdę dużo siada, dużo to zbierałem. Znaczy, dużo to zbierałem. To w sobie teraz dla nas, jak wam zaraz pokażę tutaj raport z budżetu, to patrzcie, mamy sklepy w Bloodhornie, Iron Rocku, w Kebri, Zadri, Kasabar, Wartek, Goslor, Bodvanir, Lashik, Ascrift, Great Horde, The Mighty Fist, Cup of Skulls, Drakkhand Waldhof i jeszcze mamy 3000 od najemnika, jako, od Sylwanii jako rząd dla najemnika, co daje nam 15 tysięcy zysku, pomimo 6 tysięcy płacenia za naszą ogromną armię, a to jest dużo nawet jak na armię, i mamy 20 tysięcy na plusie, to jest zajebisty wynik. I teraz plan jest taki, kupujemy sobie później jeszcze ten hełm, wiadomo, lepszy, jak coś się pojawi lepszego, to też kupimy, czekamy, aż będę miał tak 100 tysięcy denarów w ekwipunku, dużo żarcia, armię wyekspioną ile się da, i wtedy, i tylko wtedy, idziemy do Lorda von Karsteina, mówimy, Lordzie von Karsteinie, tutaj jest nawet, a nie, to jest Kant. Lordzie von Karsteinie, chcę zostać twoim wasalem i daj mi jakiś zamek albo wioskę do zarządzania. Wracając, słuchajcie, do tego zamku Eregard. Wiecie, co ja zrobiłem? Eregard miał 50 ludzi w garnizonie i miał chyba 300 więźniów. 300 więźniów. Było tam pełno jednostek, z czego, słuchajcie, 12 chosenów, 12 wybrańców, to jest fuj dużo, mamy już 15 wybrańców, jeśli chodzi o jednostki chaosu, o kawalerię, oni będą rozpierdalać, z czego chcę tych 10 Undivided Chaos Knightów też przerobić na chosenów. Wiecie, co będzie 25 chosenów robić na polu bitwy? No, wy bardzo dobrze wiecie, nawet w oblężeniu okazali się bardzo mocną jednostką, więc na razie sobie będziemy latać tutaj z jednostkami chaosu, a w międzyczasie będziemy robić wszystko, aby zyskiwać coraz więcej krwawych knightów, blood knightów. Tylko teraz muszę zobaczyć, słuchajcie, jeśli chodzi o drzewko jednostek, jak tą Sylwana wyglądała z właśnie tym krwawym rycerzem, bo nie pamiętam za Chiny, dobra, Sylwana. Krwawy rycerz. Oczywiście mamy Vampire Guardianów, bo Vampire Trale zaczęły nam levelować i też będziemy do tego dążyć, żeby mieć jak najwięcej ich tych Vampire Trallów, bo Vampire Masterzy są zajebiści. Są po prostu zajebiści. Mają 420... No, są kozacy, mają tak, cały nasz set w sumie, mają nawet gorszy set od nas teraz, ale mają Nightmare, to jest bardzo dobry wierzch. No i Vampire Full Helm, który też chciałbym pozyskać. Masz 58 do pancerza głowy, więc no to musimy znaleźć. No ale no jest po prostu zajebisty koleś. Nie ma tarczy, to jest najgorsze, ale oni w ogóle nie mieli tarczy od początku. Jeśli chodzi o Helm Blood Knightów, gdzie są Blood Knighti? No jak widzicie, Blood Knighti w ogóle tutaj jakby nie istnieją. Nie wiem, jak można ich chyba tylko i wyłącznie pozyskać z tawerny, albo uwalniając innych, wiecie, więźniów, tak? Ale no tutaj tych Blood Knightów najzwyczajniej w świecie nie ma, jeśli chodzi o ekspynię, co jest bardzo, no, niefajne, tak? Bo ja chciałbym jednak mieć tych Blood Knightów jak ile się da. Pójdziemy jeszcze do zakładki najemnicy, może w najemnikach będzie, ale nigdy nie widziałem ich stojących gdzieś w tawernie, więc szkoda. Musimy ich po prostu po pierwsze oszczędzać, uważać na nich, a po drugie jak najwięcej ich farmić z więźniów. Dobrze,
A więc tak, przyjąłem tylko dla więźniów ten Eregard, on zaraz padnie, bo tutaj Kislev zaraz ich sobie tutaj odbije. No ale 12 chosenu było warto, trochę straciłem troli, ale no cóż. No i wiecie, z ciekawości, poszedłem do Waldenhof, powiedziałem, a będę chciał zostać wasalem, to jak Eregard dostanę, to Eregard nie padnie. Ale co się okazało? Dostajesz, oczywiście, jesteś wasalem, dostajesz ten zasrany welsk z prawej strony i nie w ogóle nie możesz być Eregardzie. A ja mówię, co kurwa, no to ja nie daję garnizonu, nie chcę stracić swoich żołnierzy, tak? No to jest bardzo normalne. Więc, co postanowiłem, musimy w pewnym momencie korzystać z takiej opcji, kurde, 15 minut napierdalam, jak? Stworzenie tutaj permanent camp, czyli obozu, który będzie na stałe, wsadzić tam trochę jednostek, i dzięki temu mieć miejsca na nowe jednostki, które też expi. I co jakiś czas wsadzać tam coraz więcej jednostek. Wiem, że chyba można nawet ulepszać to obozowisko, ale muszę wybrać jakieś dobre miejsce na to obozowisko. Gdzieś, no niestety trochę daleko. Gdzieś, gdzie nikt nas na razie nie zdradzi, więc wiecie co? Ja chyba to zrobię na ziemiach chaosu. Gdzieś na przykład, wiecie, z dala od Kislevu, na przykład koło góry Vanir. Będę miał sobie jakieś obozowisko, gdzie będę latał i będę sobie farmił tam ludzi i najwyżej później będę, jak będę potrzebował jednostki, to na przykład będę, nie wiem, przejmę sobie Gotland, tak? Albo nawet jakiś, bo tu jest mały garnizon, albo jakiś, no załóżmy Gotland albo z Velinev i będę sobie latał szybko po jednostki, będę je ładował, no bo nie mamy dużo tej charyzmy, ale mam nadzieję, że trochę ją zwiększę. Dobra, koniec pierdolenia, robota czeka, idziemy wypróbować naszą nową zbroję, chociaż te 10 minut, czy tam 15 minut odcinka na jakieś quest, no może jakieś questiora weźmiemy przy okazji, albo nie, po prostu, a tak teraz same bitwy, rozpierdolamy Kislev, ponieważ no zależy mi na tym, żeby mieli jak najmniejszy garnizon. Bo no jak już powiedziałem, chciałbym skorzystać z chaosu, który tam od północy trochę ich ciśnie, ale powiem wam, że trochę się zmieniają tutaj fronty, ponieważ chaos zaczął też chaos został też zaczął być ciśnięty przez... Co tutaj masz? Goblin Archer, to dziękuję. Zaczął być też ciśnięty przez Kislev. To jest najgorsze. Co tutaj masz tutaj, lordzie mój? Ty masz tutaj butlerów, zombie, highwayman. Słabo, słabo. Ale no może bym cię ścisnął, żeby trochę podeksić moją tutaj armię. Albo pójdziemy za naszym lordem tutaj wampirzem i tutaj masz, o bardzo masz małą, kurde, drużynę stary. Ale masz trzech Hell Knightów, co aż tacy super nie są, ale Blood Knightów masz jakieś, nie masz żadnych, to masakra. Chciałbym naprawdę znaleźć kiedyś, wiecie, takich na przykład 12 więźniów. O, co ty tutaj, chcesz atakować mojego... Nie, chyba nie chcesz, dobra. W Kislevie, jaki jest tutaj garnizon? Trzeba, wiecie, powoli się tutaj rozglądać. 400 ludzi. Ja bez jakiejś drużyny, bez przekonania lordów, a szczególnie lorda von Karsteina, żeby atakował na Kislev, bo później można to zrobić, jak mamy z nimi duże relacje, a ja też ostatnio dałem w perswazji. Patrzcie, payday, 15 tysięcy golda, słuchajcie, mamy 12 tysięcy, więc wiecie co to będzie. Nawet jak dostanę ten obozowisko, to będę, wsadzę trochę tam ludzi na początek, będę latał po wszystkich miastach dookoła. Patrol, a co masz w patrolu? Undead Villager, no dobra, dupa. Wiecie co będę robił, będę rekrutował najemników w pizdu i będę ich ładował do obozu. To będzie mój cel. Ale mówię, to jak będę lordem dopiero, wtedy się będzie opłacać. Chyba, że w obozie nie będę płacił tyle, ile bym płacił normalnie. Chosen, jeden Chosen, no to wiesz co stary robimy, nie? Z tobą. Following, o ty nie followingujesz, a dlaczego? Masz jednego Chosena. Ale, Bojar Laszko Strelski. Nie, wydaje mi się, że powinniśmy was pokonać. Sons of Ursun trzeba ich skasować, bo Sons of... Ci synowie Ursunu to są ci, na co na tych kurwa niedźwiedziach jeżdżą. Ja bym chciał ich na pewno rozpierdolić, bo oni naprawdę są w stanie zabić mi najlepsze jednostki na strzała. Nie wiem, jak to się dzieje. Following. No wszyscy nagle teraz mnie followują. O, tutaj masz dużo rzeczy, ale kurde, jakie ty masz tutaj jednostki. Dobra, to jest 200. To jest dużo jak na fort, ale patrzcie, ile tutaj jest ludzi do zabrania, nie? Dobra, nieważne. Spierdalamy, bo nie chcę tutaj, wiecie, zostać ofiarą nagle. Zobaczmy tak, z Velinevy jest troszkę mniej, jest 186, ale nadal jest trudny do podbicia. No bez pomocy chaosu, która by się na pewno przydała, to no to niestety nic tu nie zrobimy. Tutaj jest pełno ludzi, ale jak widzicie ci lordowie nie mają pełnych staków. Jest naprawdę tylko jeden ten lord, ten Bojar Bulba, który ma 232 chłopa. Czyli to znaczy, że o kurwa,
Nie, spierdalamy. Fuck. Dobra. No to wiesz, wiecie co robimy. Na szczęście mam save'a. Bye bye. Fuck you, bitch. Surrender. Nie, będziemy sobie takie bitwy prowadzić. Dziękuję bardzo. Który teraz sobie save? Widzicie, już się tutaj mylę na tych save'ach. Chyba ten. Nie, T112. Tak, to jest ten. Muszę zmienić tutaj nazwy, bo dobra, teraz my jesteśmy w trakcie spierdalania, ale po prostu uciekamy od tego z Welnikewa i idziemy na Fort Stragow, bo kurde, prawie gościem jest czasnęli. Chyba, że w Forcie Stragow to jest. Łooo, 330, fuck! Ile tutaj jest tych skislewitów? Halo, proszę mnie tu tak nie atakować. Inquisitors, o! Proszę, proszę, tak, tutaj Lord, 72, ale mało. Bardzo mało, a ten ma 28. Ale dobra, dobra, w Gotlandzie jest bardzo, ale to bardzo mało. Jest 4 Chosenów, ale no nie opłaca mi się. Strelski, Rota, Master, Kremgard. No ci Kosar Champion okazali się też zajebiście mocni. No i Griffin Legion, to jest jednak mocny, mocny garnizon. Zobaczymy, jak tam House sobie radzi w Selkis List. Jak tam garnizon? Nie mam pojęcia, dlaczego oni nie chcą tak budować tego garnizonu. No ja mam zielonego pojęcia. Mają 100, dobra, oni mają 105, jest nawet spoko. Ale powinni więcej, kurde więcej, przynajmniej 200, przynajmniej 200 na głupi zamek. I to nie jakieś tam, wiesz, wiecie, wyjebane w jakoś jednostek, tylko dobre jednostki. Słuchajcie, aktualnie pójdziemy sobie do Ascraft i pójdziemy do tawerny, zobaczyć, czy jest handlarz książek. Okej, okay. No ona i tak chyba padnie. Oczywiście, będziemy jeszcze tym najemnikiem, nie ma co. Eregard padł. Więc oni będą tak się wymieniać tym Eregardem, ale spoko, można sobie expić fajnie na więźniach. Jak tutaj, jak wiecie, w Eregardzie znowu jacyś fajni więźniowie, to no mam nadzieję w głębi duszy, że Blood Knighti, to ja znowu ich oblegam i znowu opowiem sobie tych więźniów. A o sam zamek nie mam w ogóle, nie obchodzi mnie. Ale w pewnym momencie mam właśnie taką nadzieję, że przejmę sobie zamek i dostanę ten zamek. Dobra, czy potrzebujemy więcej chaos troli? Wiecie co, może zdziwi was moja decyzja, ale nie chcę więcej chaos troli. Teraz będziemy się skupiać głównie na kawalerii, na zajebiście mocnej kawalerii i tyle. A chaos trolle to wiecie, dobra, Wandering Troubadour, Marius, dziękuję. Ja bym chciał, wiecie, Mercenary Merchant, może masz tutaj coś fajnego, jakąś zbroję może lepszą. 4713, mech. Znaczy lepszą zbroję, nawet jakby była lepsza, to i tak bym wydałem w pizdu na tą zbroję. O, 54, 55. Nie, tutaj nie masz niczego fajnego, to jakiś chaos troll, ale może macie jakąś fajną broń. 45, no 50, mam 54, także dziękuję bardzo, chaos demon smith. Nie robimy się na krasnoludzkiego kucharza, więc dziękuję, spierdalaj. Dobra, tutaj nie ma nic ciekawego, więc no co, pójdziemy sobie dalej, pójdziemy sobie do... słuchajcie, do góry Vanir. Jeżeli tam nie będzie, bo słuchajcie, potrzebuję na gwałt tego handlarza książkami, ponieważ on naprawdę zajebiste umiejętności może nam dać, bo na przykład może być książka typu, no, kiedy trzymana w ekwipunku dostajesz plus 2 do dowodzenia. Wow, zajebiście! Plus 2 do dowodzenia to chyba nawet jest 6 żołnierzy więcej, albo 7 nawet. No to jest kozak. Albo przez przeczytanie tylko tej książki dostaniesz więcej do charyzmy. No to kurwa, zajebiście, oszczędzamy level tak naprawdę, a mamy lepszą postać, tak? No to jest zawsze dobry deal, mam nadzieję, że to, wiecie, nie będzie jakiś bug, że się będzie resetować. I idziemy do tawerny. O, nie, myślę, że są zaatakowane. Kurde, już miałem zabaw. Ostatnio, słuchajcie, ciągle co wchodziłem, byłem atakowany. Mówię, ja pierdolę, dlaczego tak jest? No dobra, nie wiem, czy szukanie, jak to się mówi, tych sprzedawcy książek w miastach to dobry pomysł, no ale dobra. Do innych miast tak naprawdę nie mam wstępu. Cult Master. Nie ma chyba żadnych, kurde, dla ciebie tych, jak to się nazywa, wieśniaków. No ale dobra, no zobaczymy. Przejmę może teraz trochę zaatakuję wieśniaków i spróbuję im coś tam wykombinować. No ale cóż. Teraz jedyne, co możemy zrobić, to tak. Atakować Kislev i przy okazji atakowania Kislewu będziemy sobie tutaj, wiecie, ulepszać relacje z lordami. Pomimo tego nierobienia questów, ale też będziemy robić questy. Przede wszystkim do Lorda von Karsteina, bo on tak naprawdę ma ostatni, że tak powiem, last call, jeśli chodzi o dawanie komukolwiek jakichś landów, wiecie, wiosek albo zamków, więc no, normalne jest to, że po prostu potrzebujemy mieć z nim dobre relacje.
nie wiem, korć mnie ten Gotland, ale nie chcę tracić znowu jednostki. Ja i tak tego nie utrzymam, szczególnie, że to jest jakiś wielki kurwa garnizon, 257. Nie wiem, jakim cudem ja mam tutaj się mierzyć nawet z takimi tutaj jednostkami, ale wiesz co, zluruję cię może. O chuj, oni atakują na Torshaft. What the fuck? Ile ich tu jest? Chaos. Halo, chaos. Nie. Nie. Dobra. Musimy atakować, słuchajcie. Nie ma innej opcji, bo zapis mam trochę daleko. Oj, ale chcę inne ten. Inne. Nie, tego też nie chcę. Te... Może czar dziennymi, co? Chcę no dobra. Dupa. Cavalry. Healer gdzieś z tyłu. Ogrowe armaty z przodu. Czy oni nas atakują? Atakują nas, dobra. Charge. 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 Ogrowe armaty gdzieś tu. Dobra, musimy ich rozpierdolić szybko. Oni na pewno mają jakieś przerąbane jednostki. Już widzę, kurde, tego Gryfon Legiona. Mam nadzieję, że oni tutaj się nie rozpędzą, bo wiecie, im bardziej się rozpędzą, tym gorzej. Dobra, to jest ten... Oj, kurde! Dobra. O, tu jest ci Kozak Champion. Oni też z tymi podwójnymi toporami są w stanie naprawdę dużo zrobić. Ale jak widzicie, nawet sobie radzimy. Tutaj jak, mam nadzieję, jak najwięcej zrobić dla moich jednostek, żeby jak najmniej ich padło. No jak na razie widać, mamy tutaj... Wow, no i dostałeś coach damage, zasrany gryfonie. O, to jest ten gnój. To jest ten gnój, trzeba spierdalać. Trzeba spierdalać. Dobra, muszę ich jakoś odciągnąć od moich ludzi. Nawet kosztem mojego tutaj zdrowia i dobrego samopoczucia. Tego strzelskiego też wypadałoby rozpierdolić. Bo on tym swoim pistolecikiem to jest w stanie dużo zrobić. Yeah! Kurde, husaria dostała właśnie ode mnie kopa w dupę. Ale chcę tego gościa na tym, kurde, zasranym niedźwiedziu zabić. Bo on mi może naprawdę pozapierdalać ludzi. Black Knight został zabity niestety. Dobra, chodź tu. Undivided Chaos Knight też. Oni nie mogą mi padać. Fuck! Dobra. Tam padają niestety trochę. Chosen został zabity. Ale on chyba też miał Chosena. Kurde! Kolejny Chosen! Chodź tu, gnoju! Dobra, strzelskiego chociaż zapierdolimy. Bo wiecie, później jednostki mogą być... O, i tych gnoi z podwójnymi toporami trzeba rozpierdolić. Dobra. Ja ich tutaj odciągnę trochę od moich ludzi, bo potrzebuję naprawdę tego. Żeby oni tutaj mi nikogo nie porozpierdalali. Chosen znowu zabity przez strzelskiego właśnie. No kurwa! Wygnoje z pistoletami. Dobra, zapierdolony. O! Dobra. Spierdolamy. No nie! Nie dopierdalać mnie, nie dopierdalać mnie. Fuck. Muszę tutaj żyć jak najdłużej. Bo ci łucznicy tutaj mi krwi mogą napsuć. Szczególnie ci, kurde, tutaj strzelcy. Strzelcy, na, co mają pistolety prochowe zasrane. I, o, i ci, wow, nie! I gryfoni. Fuck, dobra. No, co jest? No, patrzcie, jaką zajebistą armię. Umieracie, gnoje! No, co jest, kurwa, toporkiem, no? Ty, nie wpierdalaj się, chaos. Mam chyba dłuższy topór od ciebie, ale nie chcę ryzykować, że nie trafię. Dobra, zapierdolony przez wybrańca. I co, wygraliśmy? O kurde, wygraliśmy. O, ja pierdolę. Ile straciliśmy? 13 niestety. Z czego... Dobra, Korn Chaos Knight, spoko, ale Hell Knight, no troszkę mnie to boli. 5 Chaos Knightów zabitych, oni mogli przejść w Chosenów, trochę mnie to boli. No ale 3 zabitych, dobra, spoko, jak będzie. Charge the enemy, okej. Okay. Teraz atakujemy po prostu. Nie, teraz nie atakujemy po prostu, tylko bo oni nie będą... Okej, okay, wszyscy atakują, dobra. Charge, Infantry Charge. Healer, spierdalaj tam gdzieś. Masz spierdzielać ile wlezie. Dobra, a my teraz atakujemy ich. Jak widzicie, wybrańcy robią naprawdę dobrą robotę, pomimo tego, że mogą trochę zostać pozabijani, no ale no niestety nawet najlepsze jednostki pod naporem przeciwnika, no... są narażone na... O kurwa. Na tutaj dosyć... No zawsze... O kurwa, ale... O Jezu, chaos trolla mają. Mają chaos trolla jednego. Kosar Champion tutaj zapierdoli mi Warchiefa goblinowego, ale no dobra. Załatwcie tego trolla, halo, chyba został zabity już, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, dacie sobie radę, co? To nie ma już zajebistych jednostek. Oprócz ten Greatsword może być troszkę utrapieniem, ale mam nadzieję, że zostanie szybko zabity. No jak widzicie, nie mają szans kompletnie. Jednak, no ten bojar nie wiedział, co on robi. Mam nadzieję, że tutaj dostaniemy bardzo dobry lucik na sprzedaż.
I no, jak widzicie, nasza armia jest bardzo potężna, jest fucking potężna. Trzeba, nie, trzeba im to oddać. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to dostać jeszcze więcej Chosenów. I o, nie, 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 walcz, 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 walcz. Dobrze, tutaj został zawalony ten Kremgard. No i tyle. Więcej Chosenów, więcej tralów, wampirów i tak naprawdę nikt nie będzie w stanie się równać z potęgą nieumarłych, kurwa. No i 83 poszło w piach, spierdala, jesteś moim więźniem, bojarze Radowonie. Yeah! Korczaos Knight, proszę bardzo, bierzemy, bo trochę mam tutaj ludzi, trochę nam ubyło, pomimo wszystko. Ale proszę was, oni mieli chyba ilu? 200 ludzi? 200 coś, a my to wygraliśmy. Chosen, proszę bardzo. No, trzech Chosenów musimy nadrobić, to na pewno. No, ale lucik słaby, halo! Pokonałem 200 ludzi, dlaczego macie takie słabe tutaj jakieś czapki świętego Mikołaja? Dobra, Zaros and Raimund mają level. Mizul, czemu ty masz level? Ja potrzebuję, kurde, potrzebuję cię, żebyś miał level, jest! Oh yeah! I tak, więcej do wound treatment, do chirurgii i do pierwszej pomocy. No, on już jest, powiem wam, nawet spoko tym, tym medykiem, ale no potrzebujemy tak o wiele więcej. Ogi bugi wuzgun by było o wiele lepszy, no ale na razie go nie znalazłem. Jak go znajdę, to chyba go zrekrutuję. Patrz, teraz mamy dzięki niemu 16% szans, że będzie... Nie... O, przepraszam. Jestem trochę chory. Żołnierz będzie nie będzie zabity, tylko zostanie znokautowany. Dobrze, zrekrutujemy jeszcze, zlewelujemy jeszcze Raimorta. Raimort, tobie będę dawał już chyba co, w parę strajka jeszcze. Bo ty będziesz naszym wojownikiem, ty nie potrzebujesz tak naprawdę niczego innego. Może jeszcze w Agility i dam tobie, albo wiesz co więcej w Intela. I ile ty będziesz miał w Riding, mogę ci dać wtedy. Dwa, tylko jeden, dobra. No dobra, to damy ci tak, damy ci w siłę i Riding, żebyś mógł mieć lepsze konie. O, to jest zajebisty deal. Czy ty możesz już teraz coś... No, ile on ma siły w ogóle teraz? Momencik, ile ty masz siły? Masz 13 siły, Raimort. Więc Raimorcie, ty masz 13 siły, więc ja już ci mogę dać naprawdę fajną broń. O, na przykład taki tutaj Whiteblade. Whiteblade będzie lepszy, bo on jest chyba dłuższy. Nie, jest krótszy, ale jest szybszy. Tak? Nie, no jest szybszy o 3. No dobra, ale miecze są lepsze, będzie mógł przynajmniej pchać. A tutaj pchnięć nie będzie mógł robić z tym gównem, dlatego spoko, to damy tobie. No i nic więcej ci mogę dać. Będziemy musieli z tymi pieniędzmi, chyba to tak zrobimy właśnie, że nawet kupić trochę, wiecie, lepszej zbroje dla naszych tutaj towarzyszy, skoro są coraz lepsi tak naprawdę. Lucowie też damy więcej siły. Kościotrupie musi mieć więcej siły na razie, tak? Na razie boostujemy siłę, a później będziemy kombinować z, na przykład z taktyką albo coś. No chyba, że czekaj, taktykę teraz ci zboostuję. Nie, nie zboostuję ci taktyki, dobra. Idziesz tutaj w siłę. Okej, okay, never mind. Mizuls już ma, Eduard chyba też dostał level, tak? Nie, nie dostałeś poziomu, sorry. Anton dostał poziom? Też nie dostałeś poziomu, oj, sorka, tutaj się mylę. Ale słuchajcie, kochani, teraz to już kończę odcinek, ponieważ... Ło, mamy też level, dobra, to jeszcze zleweluję sobie swoją postać. I w co mogę dać? W siłę się już nie opłaca kompletnie, w agility ewentualnie, ale... Bo wiecie, chcę jednak mieć fajnego konia, ale wiecie co, oddam w charyzmę. Teraz potrzebujemy coraz to więcej ludzi, szczególnie, że boli mnie to, że no na razie oni mają chyba z 200 ileś ludzi, a ja mam tak mało. Mam nadzieję, że jak zostanę lordem, to będę mógł mieć więcej ludzi, albo dostanę zamek, albo nawet ta wioska będzie tak działała. Ale wydaje mi się, że dołożymy jeszcze do charyzmy tyle, żeby nam odblokowało kolejny poziom tutaj zarządzania więźniami i dowodzenia i wtedy już przestaniemy z charyzmą. I będziemy ładować trochę w inteligencji, bo nie wiem, jakie tam książki będą. A książki będą zajebiste, bo też dzięki książkom będziemy zdobywać więcej dowodzenia. I dziękuję wam za uwagę. Przemawiał do was Król Skonsper pierwszy i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym to losy Torshwan zostaną policzone. Do widzenia, siemanko i cześć.